Nowy rodzaj oszustwa polega na wyłudzaniu danych od użytkowników, natomiast to wyłudzanie odbywa się w troszkę inny sposób niż przyzwyczailiśmy się do tego. Głównie chodzi o atrakcyjne kupony, oferty promocyjne. W Polsce ostatnio najpopularniejsze były iPhony za złotówkę, karnety do jakichś popularnych miejsc, do dyskontów, do parków rozrywki. Sprowadza się to do tego, że użytkownik wchodzi na stronę, gdzie musi wypełnić pewne pola formularza i wówczas za te odpowiedzi otrzymujemy ten kupon. Tak naprawdę wypełniamy formularze na stronie cyberprzestępcy. Przede wszystkim narażamy się na stratę naszych danych, na stratę niejako naszej tożsamości cyfrowej, ponieważ najczęściej musimy podać adres e-mail, musimy podać numer telefonu. Często są to też dane jakichś kart płatniczych czy inne informacje finansowe, więc dochodzi po prostu do wyłudzenia danych. Aby ustrzec się przed tego typu zagrożeniem, warto zainstalować oprogramowanie bezpieczeństwa na wszystkich swoich urządzeniach. Ono odsieje nam już znaczną część tego typu szkodliwych wiadomości. Patrzmy, czy na stronie internetowej adres rozpoczyna się od przedrostka HTTPS, który oznacza szyfrowane połączenie i zazwyczaj wiąże się z tym, że dana witryna posiada certyfikat autentyczności. Starajmy się też nie wysyłać tego typu informacji, dopóki ich nie potwierdzimy swoim znajomym, nie róbmy spamu. Patrzmy na te oferty takim chłodnym okiem. Jeżeli są zbyt piękne, żeby były prawdziwe, najprawdopodobniej nie są prawdziwe.